Witam Cię, dziękuję Ci za zainteresowanie produktem porozumienia o zachowaniu poufności pomysłów reklamowych. zasadniczy problem polega na tym, że powszechnie obowiązujące przepisy są niewystarczające, żeby w pełni zabezpieczyć Twoje interesy w czasie negocjacji. Jeżeli przedstawiasz klientowi swoje pomysły na kampanię dla jego marki, no to musisz pamiętać o tym, że prawa autorskie nie chroni e, Twoich pomysłów i nie uniemożliwia klientowi ich e, późniejszego wykorzystania. E, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby zawrzeć umowę, porozumienie, e, w którym strony e, umówiam się między innymi na to, że Twoje pomysły będą chronione i nie będą mogły być użyte przez klienta. Jeżeli ten nie zdecyduje się ostatecznie skorzystać z Twoich usług. To jest właśnie wielka zaleta tego porozumienia. Możesz dzięki niemu wyczerpująco przedstawić swoją ofertę i tym samym być biznesowo skutecznym, ale jednocześnie chronić swoje pomysły i być również prawnie bezpiecznym. Z kolei dla Twojego potencjalnego klienta sytuacja jest klarowna. Przekazane materiały i pomysły mają służyć tylko i wyłącznie do oceny oferty Twojej agencji i do niczego innego. Innymi słowy, taki kontrahent na podstawie Twoich materiałów ocenia tylko, czy chce podpisać z Tobą umowę na realizowanie oferowanego przez Ciebie projektu. Gdyby doszło do takiej sytuacji, w którym em, klient jednak nie zawrze z tobą umowy, a skorzysta w całości lub w części z tych materiałów, to skutkować to będzie naliczeniem mu e, kary umownej, której wysokość jest sprawnie powiązana z wysokością twojej ostatniej oferty. Dlatego właśnie skorzystanie z wyników twojej pracy, z pominięciem twojej agencji, zwyczajnie nie będzie się opłacać. Cały umowy zawiera 7 stron i jest opatrzony licznymi komentarzami, które ułatwiam Ci jej wypełnienie i personalizację. W komentarzach wyjaśniam również kluczowe kwestie dla Twojej agencji i załączam linki do treści publikowanych na moim blogu. Więc możesz dodatkowo samodzielnie zgłębić dane zagadnienie, gdyby mój komentarz okazał się być niewystarczający. Na tej stronie poniżej znajdziesz również wersję demo umowy, czyli przykładowe trzy strony wzorca, które pozwolą Ci zapoznać się z jego brzmieniem i stylem, w jakim jest napisany. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, czy ten produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, Możesz się z nami skontaktować wysyłając e-maila na adres bartoszmałpagajekpartnerzy.pl albo umawiając się ze mną na bezpłatną konsultację telefoniczną pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl. Do usłyszenia.